ja niedawno miałem okazję korzystać z... Z publicznej? Z publicznej, oczywiście. Z takich, powiedzmy, śmieszna taka anegdotka, myślę, że mówiąca trochę o tym, jaką Polacy mają percepcję polityków. Byłem w poradni w jednym z warszawskich szpitali miejskich. No i czekałem tam na swoją kolej i podszedł do mnie starszy pan i z takim współczuciem powiedział, że tak już was tutaj niszczą, że nawet z nami musi pan czekać. No, ja się obśmiałem z tego, ale myślę, że to tak pokazuje, myślę, że to pokazuje właśnie, no też... W tej kolejce ma się takie myśli. Jak ludzie na to patrzą, myślą, że politycy się leczą w jakichś resortowych szpitalach. No często pewnie, tam szybciutko bez kolejki to jest. No, tak jak mówię, ja że tak powiem, normalnie w tej kolejce czekałem 3 miesiące, tyle ile spokojnie mogłem czekać w tym, co mi tam dolegało. No i bardzo, bardzo byłem dobrze zaopatrzony, także w ogóle tutaj nie narzekam i no nie miałem żadnych specjalnych warunków ani preferencji. Natomiast uważam, że no to pokazuje, że no, na swoim przykładzie, że są takie rzeczy, które dzieją się dobrze i myślę, że jest tak, że taka jednoznacznie tam ocena na tam niedostateczne jest dla wielu osób, które pracują w tym systemie, krzywdząca. To, że na pewno chcielibyśmy, żeby było lepiej, to jest jasne i na pewno przed Ministerstwem Zdrowia, gdyby chciało się wziąć do roboty, to jest mnóstwo tematów do zrealizowania i to się absolutnie z tym zgadzam i dlatego też tak miło wspominam pracę w Ministerstwie Zdrowia, bo to jest miejsce, gdzie naprawdę no, każdego dnia można przyjść zrobić coś dobrego. Nagranie i produkcja Studio Plac.